I teraz, moi drodzy, siódmy rozdział o aniołach. Aniołowie, stróżowie to mówią, mało mnie prosisz, tylko jak masz kłopoty, a ja chcę ci pomagać cały czas. Inni ludzie też nie proszą swoich aniołów, ale ty wiesz, że ja istnieję. Chcę działać, chcę ci pomagać. Wszystkie anioły są stworzone na chwałę Boga, więc ja mam za zadanie chwalić Boga poprzez ciebie. Proś mnie więcej, bo moim jedynym pragnieniem jest zwiększanie chwały Bożej. A to przez ciebie. Anioł pomaga dużo bardziej, kiedy dusza jest w łasce uświęcającej. O aniołach czasów ostatecznych mówi anioł stróż orędzie z 25 stycznia 2010. Oni są ze specjalnej łaski Boga na czasy ostateczne. To jest łaska wypływająca z czasu miłosierdzia Bożego nad światem. Przyjdą tak straszne rzeczy, że jeżeli kto nie ma Bożego zastępu przy sobie, nie przeżyje. Pan Jezus daje specjalne zastępy tym, których pieczętuje dla siebie, ale i też samemu można w ten czas prosić o anioły w ten sposób. Te anioły, tu przypominam, nasza nowenna do Chrystusa Króla. Ucieszyłem się wczoraj, bo przyszła prośba rycerzy z Austrii. Mamy tam kolejne państwo. Proszą o 20 nowen do Chrystusa Króla po niemiecku. Czyli dzieci kapie. Te anioły są bardzo pomocne już teraz, bo to jest czas ostateczny i one z tej wielkiej łaski miłosierdzia Bożego nawracają w ostatnich ludzi. Potem zostają z tymi ludźmi i bronią, ale wiadomo, że pierwej w kolejności muszą się nawrócić. To są bardzo mocni aniołowie czasów ostatecznych. Nie myśl, że potrzebujesz 50, bo oni są słabi, ale nie zdajesz sobie sprawy, jak potężne moce piekielne zapanują nad ziemią. Za każdego anioła, którego wyprosisz, szatan wysyła im dwa czarty równie potężne i tak trwa wojna o duszę. Siły diabelskie są nieograniczone. Szatan ma wielkie posiłki, ale kiedy zobaczy, że nie popuścicie i on wielkie posiłki marnuje na tę duszę, z której nie zrezygnujecie, dalej będziecie posyłać aniołów. On przeniesie swoich czartów gdzieś, gdzie będzie miał łatwiejszą zdobycz. Ale kiedy nastąpi ten moment przełapania, ja ci nie powiem. Pan Jezus mówi, anioły rzadko są wesołe dziecko. Na ich barkach spoczywa pełna odpowiedzialność za zbawienie duszy. Są połączeni z człowiekiem tak ściśle, że nie są zdolni odczuwać szczęścia w pełni w odłączeniu od duszy człowieka, którego prowadzą. Dlatego jeśli ten grzeszy, anioł cierpi bardzo. Na to wam dałem anioły, żeby były wam ogromną pomocą. A tak niewielu świadomie współpracuje z nimi. Anioł jest ogromnym darem Bożego miłosierdzia. Nie możecie go zobaczyć, tylko nieliczni, a te anioły są z wami cały czas. Pałają do was wielką miłością. Jeśli chcesz, pokażę ci jego anioła. Jutro dokończę o aniołach, a was zachęcam do, moi drodzy, łapania aniołów, wykorzystywać 9 kolejnych Komunii Świętej z mszami. Nie muszą to być codziennie, jak wam wyjaśniałem, codziennie ma to, no to już na pewno mocniejszych otrzymacie, bo to czasami nie ma mszy świętej, szczególnie na zachodzie, nie ma codziennie, więc 9 kolejnych przerwiecie, następne dokładacie, bo takie otrzymałem uwagi ze Stanów Zjednoczonych. Więc łapcie anioły, syn ci nie wierzy, posłałeś mu 9, nie pomogło, zbieraj kolejne 9, bo na to miejsce szatan łapie, posyła razy 2.
Nie pomogły trzy bataliony, posyłasz czwartą dziewiątkę, bo ty wierzysz i masz czas. I Pan mówi, szatan ustąpi i uratujesz swojego syna, bo on pokazuje kolejną drogę ratowania swoich najbliższych. Stąd się cieszcie swoimi aniołami, a ja się strasznie cieszę moim Michałem, aniołem. To ostatnie zdanie dotyczyło, bo to później pani Agusia, jak to kobieta ciekawa, bo dziś już mniej ciekawa, ale wtedy była ciekawa, bo nie wierzyła mojemu opowiadaniu. Więc Pan Bóg jej pokazał mojego anioła. Także przestrzegam przeciwników, jak zobaczysz mojego anioła, to się już z ziemi nie podniesiesz. Będzie to tak jak na sądzie z góralem. Gazdo, ja już się nie pytam o szczegóły, ale nie bardzo mogę pojąć. Jeden raz i tyle ukłuć na plecach. Bo to ani Japończyk nie potrafi. Jak mi to wyjaśnicie, to wam trochę karę zniweluję. Panie, ja go jeden raz i no bronami. Żeby to wiedzieć, że mój anioł jeden raz. Stąd też rozumiecie moją radość. Ja już wtedy przy moim ślepnącym wzroku będę musiał lupy używać. Każeś jest.